Na bloczek o masie M i promieniu R nawinięto nić, do której przymocowano masę M1. Układ porusza się tak, jak to pokazuje strzałka przerywana. Na masę M1 działają jej ciężar Q1 i napięcie nici minus N. Taka sama siła co do wartości jak minus N jest przyłożona do bloczka zgodnie z trzecią zasadą dynamiki. Jest to siła N. Piszemy dynamiczne równanie ruchu postępowego masy M1. M1A równa się wypadkowa siła, czyli Q1 minus N. Ruch obrotowy bloczka następuje pod wpływem momentu siły N. Moment ten jest prostopadły do obu wektorów R i N, czyli jest prostopadły do płaszczyzny rysunku. A jaki jest zwrot momentu siły? Ustalamy go za pomocą reguły śruby prawoskrętnej. Jeśli śrubę prawoskrętną będziemy wkręcali wzdłuż ustalonego kierunku i ruch obrotowy śruby zgodzi się z ruchem obrotowym walca, wtedy ruch posuwisty śruby wskaże zwrot momentu siły. W naszym przypadku musimy wkręcać śrubę prostopadle do płaszczyzny rysunku i obracać ją w prawo. Wtedy ruch posuwisty będzie się odbywał od nas w głąb rysunku. Rzutując, moment siły przedstawimy w sposób taki. Piszemy dynamiczne równanie ruchu obrotowego walca, czyli drugą zasadę dynamiki. Moment bezwładności I0 razy przyspieszenie kątowe epsilon równa się moment siły powodującej ruch obrotowy. Podstawiamy wzory. Moment bezwładności walca pełnego to jest moment bezwładności bloczka. Masz go z lewej strony ekranu, a następnie związek między przyspieszeniem kątowym walca a przyspieszeniem liniowym punktów na jego obwodzie, które to przyspieszenie jest takie jak przyspieszenie liniowe masy M1, które to przyspieszenie mamy obliczyć, czyli epsilon równa się A dzielone przez R. Moment siły ma wartość R razy N. Co można w tym równaniu zrobić? Można uprościć R. Otrzymujemy w ten sposób dwa równania z dwiema niewiadomymi, którymi są przyspieszenie i napięcie przyspieszenia A i napięcie nici N. Proponuję dodać stronami te równania. Wtedy z prawej strony znika N, pozostaje M1 razy G, a z lewej po wyciągnięciu A poza nawias mamy taką zależność. Sprowadzam nawias do wspólnego mianownika, którym jest 2 i wyznaczam poszukiwane przyspieszenie, którego wartość natychmiast z wartością M wstawiam w tym tu równaniu i znajduję, iż poszukiwane napięcie nici było około 72 N.